Siema, siema! No i co, jedziemy po mój skuter do... Gdzie? Do STS Berg, który nam pomalował skuter na taki kolor, że zwariujecie, jak go zobaczycie. Zrobiliśmy dwie paczki, mamy jeszcze paczkę. No i co? No i zaraz będziemy i zaraz pokazujemy. Na razie. Jesteśmy na miejscu, wbijamy na lakiernię zobaczyć skuter. Deptam, to jak przejdź na bok. Muszę wejść. Kocyk. Tak? Ważne, żeby on nie był cienki. Żeby on nie był porysowany. Zobacz jak. To masz limitowany. Zadowolony, Krzysiu? Mega. Daj pasy. Yo. Siema. Części. Dokładnie, zaczynamy robić filmik z naszych prac skutera wodnego. Chodźcie, to wam pokażemy. Zobaczymy, zobaczcie jak to wyszło, więc co, zaraz bierzemy się za gaźniki, później będziemy składać wydechy, no i co, w końcu będziemy wkładać silnik. Pomalowany bez górnej pokrywy. Tak to wygląda. Dokładnie, w środku jeszcze brudny, jeszcze jakieś tam rzeczy robimy, więc chodźcie do środka. Dobra, tu jest silnik. Dokładnie. Co, silnik przeglądnięty, tłoki, wszystko tam gra. No, zrobiony porting, ale nie będzie teraz tego widać. Trzeba wyjąć membrany, żeby było widać. Krzysiek trochę poszlifował, będzie lepiej oddychał. Dokładnie. Wszystko pod te wydechy strojone będzie. I właśnie czekaliśmy 2 tygodnie na dysze dużo większe, żeby pasowały do tych wydechów, żeby podlać go tyle więcej, o ile większy ma wypust. Zrobiliśmy porting karterów w stosunku do cylindrów. No i jest lekko wyższy skok korby w stosunku do oryginału, więc no będzie to chodzić na pewno. Tutaj gaźniki. Zaczynamy robić, mamy oryginalne membrany. Kurwa. Mamy dużo dysz, więc będą testy, żłudne testy, ale dojdziemy do sukcesu. Nowa bluza. Chcecie kupić, to piszcie. Urodzinowa. Urodzinowa. Dziękuję pani. Proszę bardzo. Dla ciebie też będzie praca dla rodziny. Gdzie to, kiedy? Tak, zakładamy na razie dysze. Na początek założymy górną, rozmiar większą. Założymy 142,5. Tobie opuszczę 500. 142,5 górną, a dolną zakładamy najpierw 80. Tak, bo oryginalnie była 60. No i zobaczymy, no bo ten wydech jest dużo większy, więc trzeba będzie dużo więcej paliwa i powietrza na pewno wpuścić, nie? Ale, że tak powiem, metodą prób i błędów, bo ten wydech jest customowy i ciężko tutaj, że tak powiem, w internecie jakąkolwiek pomoc tak, znaleźć. Ten wydech został zrobiony, mój kolega go robił na Mistrzostwa Europy, kopiowali to, no i nie przeszedł homologacji. No i, za szybki. Tak, i dawał za dużo mocy i nie mógł nim startować, no i ja go odziedziczyłem. 42,5. Pa. Zaraz wyczyścimy te gaźniki, włożymy je w ultradźwięki, żeby były czyściutkie. Dobra, górna wsadzona, większa. Czyli to jest ta. Teraz wsadzamy dolną, też większą 80. A górna jaka była wcześniej? Górna była 122. Co to jest ten element? To jest element, który tutaj jest membranka, widzisz, i zaworek, który przepuszcza wachę właśnie z dołu, nie? I działamy dalej. ETA. Co tam powie mechanik? Ostre uningi widzę tutaj odchodzą. Kustomizacja. Szef tutaj kustomizuje pod dyktanto naszych techników z Anglii, którzy wystroili ten skuter na 130 koni, wow. BHP na wale. Więc tutaj... To, nie, no bo jest to, taka to akcja, że właśnie przez przypadek
znaleźliśmy, kupiłem swój pierwszy skuter. Co się okazało, to był skuter z Mistrzostw Europy, z Aquacrossu. No i mamy, no wiadomo, my zaczynamy dopiero jet ski, więc dwusuwowy silnik w jet ski, a motocross to jest całkowicie coś innego. Gaźniki, wystrajanie tego, robienie i tak dalej. No i nie ukrywam, że bardzo nam tutaj pomaga kolega, który jest mechanikiem w tym teamie angielskim. No i co? No i właśnie on nam polecił zacząć od tych dysz. Dał nam twardości sprężynek i tak dalej, i tak dalej. No i co? No i słuchamy się tutaj kolegi i działamy tak, jak on nam mówi, no nie? O, i widzisz, tu masz membrankę, która daje ci ciśnienie, który idzie, jak zapalasz silnik, to idzie ciśnienie z silnika. I dzięki temu zasysa wachę, nie? Siema, słuchajcie, nie było mnie 3 dni. Pazik zdążył wsadzić silnik. No, zdążyłem już raczej 6 raz wyjąć silnik, bo cały czas, kurczę, tutaj mącimy z chłodzeniem, aż w końcu doszliśmy do porozumienia. Testy na wodzie nam pokazały definitywnie, że muszą być chłodzone osobno wydechy zimną wodą i osobno zimną wodą chłodzony silnik. No i teraz już doszliśmy do tematu i teraz już go składamy i teraz już na pewno będzie dobrze. No jeszcze pomijając to, że trzeba wyregulować gaźniki, z którymi się męczymy, no ale to też dojdziemy do porozumienia. No, no to co? Tyle w tym temacie i zobaczymy, co wyjdzie, jak go złożymy i będziemy testować gaźniki, na pewno wam to pokażemy i na pewno będzie fajna zabawa. No. Yo! Budować skuter Krzyśka i zaraz wam Krzysiu opowie, o co chodzi. Yo! Jest w końcu gotowy! Płynę do ciebie! Ale na którym lepiej? No, na twoim, wiadomo. Ale masz rakietę. Proszę bardzo. Zrobiliśmy. Żeby nie było, pływa. Co ogólnie powiesz? Sorry, że nie pokazywaliśmy wam, jak to robić. Ale było tyle pracy, że po prostu nie mieliśmy na to czasu. No i wszyscy byli w rozjazdach. Nie mogliśmy się po prostu zgrać. No ale za to dzisiaj pokażemy wam, jak się pływa. Oglądajcie, patrzcie. No. A zaraz na lodzie zrobimy losowanie konkursu. Wiem, że już miesiąc minął, ale doczekacie się. Dokładnie, zaraz losowanie i pokażemy wam, co mamy pod maską. Siemano, yo. Wielko pomna, chwila, jak się mówi? No, chyba trochę tak. Długo wyczekiwana chwila, pokazujemy wam, co zrobiliśmy. No, yo. Nawet było tak, że robiliśmy konkurs przez chwilę, jak włożyć te wydechy, no, ale w końcu nam się udało. Wyjmowaliśmy je, wkładaliśmy dużo razy, no bo wyobraźcie sobie, że nawet dysze, które są w wydechach, po prostu są odpowiedzialne za wpuszczenie odpowiedniej liczby określonej ilości wody i dzięki temu wydechy mają określoną temperaturę, co daje nam moc. No i tak wkładaliśmy, wyjmowaliśmy, aż w końcu to zrobiliśmy. Później jeszcze zrobiliśmy dodatkową pompę wody. No i co? No i chodzi, no nie? Komputer zestroiliśmy. No i naprawdę fajnie to chodzi. Jest fajne oddanie mocy. Przede wszystkim super dźwięk dwusuwa. Naprawdę robi robotę. Może jak będzie,
okazja, nie będzie ludzi, to później wam pokażemy, jak to chodzi. No i co? Niebawem porównania SXR-a 800 z SXR-em X2 1100, który do nas przyjeżdża już w poniedziałek, więc oglądajcie następne odcinki, no i co? I będą fajne rzeczy z pływania na skuterach. No, a teraz co? Konkurs? Konkurs, no. Głosujemy nagrody. Zrobimy to nad wodą, mamy przygotowane wasze imiona, nazwiska, tak. Niki z YouTube'a. Tak. Sorry, że tak długo, no ale było po co czekać. Losujemy w takim razie bluzę i dla drugiej osoby koszulkę. I dla trzeciej osoby skarpetki. Okej, okay. Czyli trzy osoby wygrywają. Pierwsza osoba, którą wylosujemy, wygrywa bluzę, druga koszulkę z długim rękawem, tak? Tak. I trzecia parę skarpetek. Długiej i krótkie. Dobra, to idziemy po losy i losujemy. Na dzień dzisiejszy rano sprawdzałem, było 44 komentarzy, także też tyle jest losów. Są wszystkie. Musicie nam zaufać, ale generalnie są wszystkie. No za mną dla... Proszę. Jakiś Aztek, dobra, nie pokazuj, wszystkie są generalnie. Jeszcze jeden dla niepoznaki. No, nie ostrzy, ale są. Także pierwsza osoba bluza, druga Ewelina osoba losuje. Koszulka, trzecia osoba komplet skarpetek. I Ewelina będzie losować. To Ewelina z Lalą. Ewelina losuje teraz bluzę. Miłosz Osik. Miłosz Osik, brawo, wygrywasz bluzę z kapturem. Pisz do nas na fejsie, do nas pisz. Na jaki fejsie. Rozmiar, adres i cała reszta. No, daj znać. Druga osoba. Teraz long sleeve, tak? Koszulka z długim rękawem. Lala tu nie. Maciek. Maciek, samo Maciek. No, Maciek. Maciek, wygrałeś koszulkę. Pisz do nas na fejsie. Pamiętajcie, to są nazwiska, naczynniki z YouTube'a, także... I także trzecia tak. Osoba. Tomasz Mały. Tomasz Mały, wygrywasz kompet skarpetek, brawo. Lala też by chciała coś wygrać. No, także piszcie do nas na fejsie, dawajcie znać, gdzie to wysyłać, jakie rozmiary. I co, gratulacje. No, gratulacje, gratulacje. Noście z honorem i jeździcie szybko. Yo. Na następnym odcinku. Yo!